Dzień dobry Państwu. Witam na wykładzie z zarządzania. Dziś omawiać będziemy zarządzanie procesami. Tematem wykładu jest dojrzałość procesowa organizacji, którą przedstawię zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w ujęciu praktycznym. Drodzy Państwo, ludzie rodzą się, rozwijają, dochodzą do pełnoletności, a potem starzeją. Podobna sytuacja ma miejsce z organizacjami. Powstają, rozwijają się, a potem albo przechodzą w nową fazę, albo giną. To samo dotyczy działań, które te organizacje wykonują, które realizują. I dzisiaj właśnie w tym aspekcie będziemy omawiali zagadnienie dojrzałości procesowej organizacji. Zanim jednak przejdziemy do tematu, warto przybliżyć sobie podstawowe zagadnienia, a także omówić, dlaczego zajmujemy się dzisiaj procesami, dlaczego ta dojrzałość procesowa organizacji jest tak istotna. Co do definicji, proces możemy określić jako uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie, połączonych związkami przyczynowo-skutkowymi. Są to poszczególne kroki realizowane w pewnej sekwencji, które są ze sobą logicznie powiązane. Ta sekwencja pozwala na to, aby osiągnąć zamierzony cel postawiony na początku poprzez osiągnięcie jakiegoś konkretnego rezultatu. Drodzy Państwo, najprostszym przykładem procesu jest proces pieczenia pizzy. Nie możemy na początku na stół położyć soku z pomidorów, czy posypać sera i dopiero na to mąki. To wszystko musi być logicznie ze sobą powiązane, wykonywane w określonych czynnościach. A więc najpierw zagniecenie ciasta, później przygotowanie spodu, położenie soku pomidorowego, a następnie poszczególnych składników, które chcielibyśmy jeść, w końcu upieczenie. Nie można zacząć od pieczenia tych składników. To jest kwintesencja procesu, która jest niezwykle istotna do tego, żeby zrozumieć temat, którym dzisiaj będziemy się zajmowali. Warto podkreślić, że nośnikiem każdego procesu jest zawsze system, czyli proces nie dzieje się w próżni, dzieje się on w jakichś uwarunkowaniach. Te uwarunkowania określają zasoby, którymi dysponujemy. Te uwarunkowania określają ludzie, którzy wykonują ten proces. I każdy kolejny stan, zmiana w procesie spowodowana jest przez zmianę poprzednią, ale dziejącą się właśnie w ramach tych uwarunkowań. Dzięki temu generujemy coś, co w zarządzaniu nazywamy wartością dodaną, jakimś czynnikiem dodatkowym, który został wytworzony w ramach działań, które realizujemy. Tymi uwarunkowaniami, tym systemem, w ramach którego dzieje się proces, jest organizacja. Organizację definiujemy jako uporządkowany w pewien sposób system, pewną całość, która składa się z czterech podstawowych elementów, tak zwanych podsystemów. Jest to podsystem celów, które realizowane są przez organizację i właśnie z tych celów wynikają kolejne zadania do wykonania. Ludzi, którzy mają swoje indywidualne założenia, mają zbiorowe dążenia, mają pewne sposoby, wzorce zachowań, wyposażenia, no i oczywiście struktury, która z punktu widzenia dzisiejszego tematu jest niezwykle istotna. Bardzo często organizację porównuje się do układu, jakim jest organizm człowieka, do systemu, jakim jest organizm człowieka. I w ramach właśnie tego systemu kluczową rolę odgrywają procesy. Można by powiedzieć, że procesy stanowią swego rodzaju układ nerwowy całej organizacji, przyrównanej, uosobionej w postaci ciała człowieka. Teraz chciałbym po zdefiniowaniu właśnie pojęcia procesu, jak i pojęcia organizacji,
przejść do odpowiedzi na pytanie, dlaczego te procesy są tak istotne? Dlaczego mówimy o nich jako o kluczowym zasobie organizacji? Musimy cofnąć się bardzo daleko, do początków kultury Zachodu, do antycznej Grecji. Platon powiedział, że każdy człowiek ma pewną umiejętność, pewne zdolności, które są mu naturalnie przypisane. Dzięki nim potrafi jedne rzeczy wykonywać lepiej od drugich. W ten sposób narodził się podział w społeczeństwie wynikający właśnie z tych umiejętności. Ten podział nazywamy dzisiaj specjalizacją. Każdy człowiek realizuje pewien zakres swoich czynności lepiej od innych i w tych się właśnie specjalizuje. Tutaj macie Państwo przykład pracy w piekarni, gdzie każdy z pracowników specjalizuje się w danej czynności. Ale, drodzy Państwo, ludzie zrozumieli tą platońskie przesłanie, mówienie o specjalizacji w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie rozumieli go w ten sposób, że proces, działania, które ludzie wykonują, musi mieć charakter całościowego procesu. A więc piekarz nigdy nie dostał dyplomu mistrzowskiego, jak nie umiał zrobić zaczynu, uformować chleba, a w końcu go upiec. Nie mógł wykonać tylko jednej z tych czynności, a musiał umieć całość. Niezależnie od wieków ta charakterystyka specjalizacji była kołem napędowym rozwoju poszczególnych zawodów. Aż do czasu Adama Smitha. Adam Smith, żyjący w czasach rewolucji przemysłowej, zauważył, że taki podział pracy, który bazuje na specjalizacji, ale w ramach danych procesów, nie jest do końca efektywny. Związane to było z tym, że wprowadzone maszyny, w szczególności maszyny parowe, spowodowały, że wydajność pracy niezwykle silnie wzrosła. Już produkując na przykład marynarkę, krawiec nie szył jednej przez 3 dni, a dzięki maszynie był w stanie jedną marynarkę uszyć przez pół dnia. Później ten czas się skrócił. Ludzie zastanawiali się, jak w takim razie dobrze zorganizować różnego rodzaju miejsca pracy. Jak zorganizować firmy, jak zorganizować warsztaty. Pomysł na to miał właśnie Adam Smith, który w swojej książce o bogactwie narodów przedstawił prawo podziału pracy. To prawo podziału pracy zilustrował na przykładzie produkcji gwoździ. Powiedział, że do tej pory gwoździe produkowano w sposób gniazdowy. Co to oznacza? Oznacza to, że w grupie siadało kilka osób i wykonywało te same czynności od początku do końca. Czyli jedna ta sama osoba prostowała drut na gwoździe, następnie go cięła, ostrzyła, z jednej strony robiła czubek, z drugiej i w końcu odkładała. W ten sposób pracownicy wykonywali pracę zgodnie ze swoją specjalizacją w duchu platońskim. Smith powiedział, trzeba to trochę inaczej zrobić, trzeba to przeorganizować. Powiedział, nie ma sensu, żeby jedna i ta sama osoba w kółko robiła różne czynności w ramach tego samego procesu. Ten proces trzeba podzielić i do jednej czynności przypisać poszczególne osoby. A więc jedna osoba cięła drut, inna zajmowała się jego prostowaniem, jeszcze inna ostrzyła jedną stronę, a jeszcze inna robiła łepek gwoździa. W ten sposób specjalizacja weszła na inne tory. Ludzi dedykowano do poszczególnych czynności w ramach całego procesu, a nie do całego procesu. Wykorzystał prawo Smitha Henry Ford, kiedy pierwszy wprowadzał produkcję taśmową w swoich fabrykach samochodów. Wykorzystali go także inni przedsiębiorcy, w ten sposób tworząc podwaliny pod struktury, które dzisiaj doskonale
znamy podstruktury funkcjonalne. Poszczególne osoby w ramach jednego procesu specjalizują się w określonych czynnościach. Te czynności i te osoby grupowane są w działy, grupowane są w pewne podstruktury, podsystemy, które realizują określone funkcje. Bardzo łatwo widać to na tym prostym rysunku, gdzie mamy kierownika, który odpowiada na przykład za produkcję albo za zaopatrzenie. Pod nim są jacyś mistrzowie i w końcu osoby specjalizujące się tylko w zaopatrzeniu, tylko w produkcji albo tylko w sprzedaży. Nie znają całego procesu od początku do końca. Oni znają tylko jego wycinek. Taka struktura funkcjonalna działa dzisiaj w większości przedsiębiorstw, w większości organizacji, ale ona z biegiem czasu, z biegiem rozwoju technologii, z biegiem zaawansowania także organizacji zaczęła przynosić wiele problemów. Te problemy związane były z czynnikiem ludzkim przede wszystkim, dlatego że ludzie mieli swoje cele, swoje ambicje, niekoniecznie identyfikując się z celami całej organizacji. Związane były także te niedostatki z tym, że technologie, które wykorzystywane były w różnych działach w ramach jednej organizacji, nie były ze sobą do końca kompatybilne. Taką sytuację obserwowaliśmy gdzieś na początku lat 90., 2000 w Polsce, kiedy każdy dział w jednej organizacji miał jeden program komputerowy i te programy ze sobą nie współgrały. Zaistniała potrzeba unowocześnienia struktury organizacyjnej, pokazania, że ona jest w stanie lepiej, sprawniej funkcjonować. I tutaj na plan pierwszy znowu zaczęły być wskazywane i pokazywane procesy. Powiedziano, no faktycznie do tej pory ten proces był bardzo mocno pocięty. Były jasne granice postawione między poszczególnymi funkcjami, które realizowały przecież te same procesy, które uczestniczyły w realizacji tych samych procesów. Powiedziano, może warto tą strukturę funkcjonalną, te funkcje wycofać, a na plan pierwszy pokazać właśnie procesy. Dzięki temu można było lepiej zintegrować poszczególne działy, można było wyeliminować te cele, które nie do końca były związane z celami organizacji, a które przyświecały poszczególnym działom. W ten sposób procesy stały się niejako aktorami pierwszego planu i zaczęły być traktowane jako jeden z nośników pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. To podejście, różnice między podejściem funkcjonalnym a podejściem procesowym widzicie Państwo na schemacie, który pokazuje, niezależnie od tego, czy procesy były widziane, czy nie były widziane, czy były dostrzegane w organizacji, czy nie, one istniały. Jednak były pocięte poprzez te podejście funkcjonalne, a ono nie zawsze było efektywne. Wyciągnięcie procesów na wierzch i pokazanie ich istoty, pokazanie każdej funkcji roli w procesie pozwoliło na podniesienie efektywności, skuteczności działania struktury organizacyjnej. Ta struktura organizacyjna to nie tylko same procesy, to nie tylko ludzie, ale to także cały konglomerat urządzeń technicznych, to cały konglomerat relacji między pracownikami, tych formalnych i tych nieformalnych. Ta cała architektura, którą dziś nazywamy organizacją, niejako uczestniczy w realizacji tych procesów, bierze udział, znając swoje miejsce w konkretnym procesie. Pan Piotr Gajewski dokonał rozróżnienia, wskazując na to, czym różni się struktura funkcjonalna od struktury procesowej. Czym różni się organizacja funkcjonalna od organizacji procesowej. Ja zwrócę uwagę przede wszystkim na formalizację. W strukturze funkcjonalnej
pracownicy wykonują działania zgodnie z odgórnie ustalonymi procedurami. W strukturze procesowej pracownicy poszukują skutecznych działań, czyli dostosowują swoje działania do sytuacji, w której funkcjonują. Oczywiście one są jakoś schematycznie określone, ale nie trzymają się sztywno tego, co zostało im powiedziane. Tym podejściem związana jest centralizacja. W strukturze funkcjonalnej jest bardzo duża centralizacja. Pracownicy muszą zgodnie z hierarchią przejść proces decyzyjny. W strukturze procesowej następuje delegowanie uprawnień. Pracownicy otrzymują uprawnienia do podejmowania decyzji. Ja nazywam tą strukturę procesową właśnie dzięki temu delegowaniu, że jest to struktura uwłaszczona. Pracownik staje się właścicielem procesu, w którym uczestniczy. I dzięki temu ma szansę właśnie podejmować decyzje, ma szansę zgłaszać różnego rodzaju rozwiązania, które mają charakter innowacji, które pomagają w lepszym, sprawniejszym funkcjonowaniu organizacji. Drodzy Państwo, i to był swego rodzaju wstęp, który pokazał, dlaczego to podejście procesowe jest ważne, dlaczego pozwala ono organizacji na lepsze, sprawniejsze funkcjonowanie. Ale tak jak powiedziałem na początku, organizacje rodzą się, rozwijają, dochodzą do pewnej doskonałości, do dojrzałości, a później się w pewien sposób starzeją. Jak to się dzieje z organizacjami, jeśli chodzi o ich percepcję tego, jak ważne są procesy? Czy dostrzegają istotę znaczenia procesów? Taki trud odpowiedzi na to pytanie podjął pan profesor Szymon Cyfert. Przeprowadził badanie wśród polskich przedsiębiorstw i to badanie oparł na macierzy, którą Państwo tutaj widzicie. Powiedział tak, no dobrze, zastanówmy się, jak podchodzą polskie organizacje do pojedynczego procesu, który doskonalą albo w krótkim okresie czasu, w tak zwany operacyjny sposób, albo patrzą na niego w dłuższym horyzoncie w sposób strategiczny. Odniósł się także do szerszego wymiaru, do całej architektury procesów, także analizując ją w kontekście operacyjnego doskonalenia, krótkiego doskonalenia, albo takiego dłuższego, horyzontalnego, strategicznego. Z tej macierzy pojawiły się cztery kategorie, w ramach których rozpatrywał działanie polskich przedsiębiorstw, czyli operacyjne doskonalenie pojedynczego procesu i strategiczne doskonalenie pojedynczego procesu. Operacyjne doskonalenie architektury procesów i strategiczne doskonalenie architektury procesów. Swoje badania pan profesor Cyfer przeprowadził w ponad 100 polskich przedsiębiorstwach i co się okazało? Jeśli wziąć pod uwagę metody doskonalenia procesów wykorzystywanych w tych polskich przedsiębiorstwach, to zobaczcie Państwo, aż 43% analizowanych firm, nie możemy tutaj tego generalizować na całą populację, ale odnosząc tylko do próby badawczej, 43% analizowanych firm doskonali, czy zwraca uwagę na pojedyncze procesy, w perspektywie krótkiej, w perspektywie operacyjnej. Także w tej perspektywie krótkiej operacyjnej 31% zwraca uwagę na całą architekturę procesów. 43 i 31 to prawie 3/4 przedsiębiorstw analizowanej próby. Można zatem powiedzieć, że w odniesieniu do tych badanych przedsiębiorstw większość z nich patrzy w krótkiej perspektywie na swoje procesy, w szczególności zwracając uwagę na pojedyncze. Tylko 2% patrzy na całą architekturę procesów w perspektywie dłuższej, w perspektywie strategicznej.
Jaka jest natomiast świadomość menadżerów, co powinni robić? Proszę zobaczyć, że 100% menadżerów, żółta kolumna, mówi o tym, że powinno się doskonalić całą architekturę procesów, całą, a i to w dodatku w tej perspektywie dłuższej, w perspektywie strategicznej. Zatem świadomość menadżerów jest zupełnie inna niż działania, które większość z nich wykonuje. Jak można to porównać? Odnosząc znowu organizację do ciała człowieka, w pewien sposób personifikując ją, można powiedzieć, że jak gdzieś się skaleczymy w jakimś miejscu, to staramy się udoskonalić procesy, udoskonalić te nośniki, które wyróżniają nas na rynku, poprzez naklejenie plastra. Mamy świadomość tego, że powinniśmy może żyć całościowo lepiej, nie wiem, wysypiać się, przez co my nie będziemy mieli szansy, żeby być nieuważnym i w wyniku tego się skaleczyć. Ale gdzieś w tak zwanej bieżączce ten problem nam umyka, te wskazówki do zdrowego życia nam gdzieś znikają. Tak samo się dzieje w organizacjach. Tak dużo spraw jest, że menadżerowie mówią, no wiem, że coś powinienem zmienić, ale na razie nie mam czasu. Więc jak się pojawi problem, naklejamy plaster. Ja bardzo często studentom na wykładach pokazuję ten rysunek i mówię, wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie do siłowni i ćwiczycie tylko jeden mięsień. Tylko jeden mięsień, pomijając cały aspekt związany ze zdrowym, właściwym odżywianiem, z ćwiczeniem innych części Państwa ciała. Co wtedy wychodzi? Wtedy wychodzi problem. Tak się dzieje też w wielu organizacjach. Doskonaląc tylko i wyłącznie jeden rodzaj procesów w krótkiej perspektywie, albo nawet w dłuższej, tej strategicznej, rozwijają wybraną część procesu, w wyniku czego nie poprawiają skuteczności funkcjonowania całej organizacji. Pan profesor Cyfert nazwał ten problem luką niedoboru. Powiedział, że polskie przedsiębiorstwa, realizując działania nakierowane na doskonalenie procesów, koncentrują się na eliminacji istniejących dysfunkcji i na doskonaleniu pojedynczych procesów. Natomiast działania, które są związane ze strategicznym doskonaleniem całej architektury procesów, podejmowane są stosunkowo rzadko. Tym samym wykorzystywane w tych badanych przedsiębiorstwach metody doskonalenia procesów w żaden sposób nie stymulują w pozytywny sposób efektywności funkcjonowania tych organizacji. O tym problemie będę mówił za kilka chwil, kiedy analizować będę tak zwany paradoks Skinna. Chciałbym teraz pokazać Państwu, jak wygląda i omówić, jak wygląda stan zarządzania procesami, czy stan rozwoju procesów na świecie. Paul Harmon przygotował raport na temat zarządzania procesami biznesowymi, który został opublikowany na platformie BPA Trends. I w tym raporcie możemy zobaczyć, że w większości przypadków mówimy tutaj o sytuacji prawie 50% badanych firm, podejście do zarządzania procesami ma charakter bardzo okazjonalny. Bardzo okazjonalny. Tylko 2% firm w 2017 roku deklarowało, że zajmuje się procesami w sposób ciągły. Są to badania mocno zbieżne z tym, na co wskazywał pan profesor Cyfert w swoich publikacjach. Jak to się ma w rozróżnieniu między Europą a Stanami Zjednoczonymi? Możecie Państwo zobaczyć na przykładzie pytania o modelowanie procesów. Jak wiele z firm, jaki procent z firm deklaruje, czy
w pewien sposób wizualizuje proces, chociażby żeby uświadomić sobie, gdzie jest miejsce poszczególnych ludzi w tym procesie. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych ten odsetek firm, które mniej niż 25% i niewiele ponad 25% jest o wiele większy niż w Europie. W Europie przedsiębiorstwa deklarują, że w dużej mierze powyżej tych 50% procesy są modelowane. A więc te procesy, mamy świadomość tego, że są ważne. Organizacje, menadżerowie wiedzą, że trzeba coś z nimi robić, ale nie do końca uświadamiają sobie tą potrzebę, nie do końca dążą do tego, żeby te procesy doskonalić. Proszę zobaczyć, jakże prosta analogia jest do naszego życia. Niekoniecznie mówię tutaj o wieku, ale mówię tutaj o rozwoju człowieka. Kiedy dochodzi się do momentu dojrzałości, ma się świadomość tego, że na pewne aspekty trzeba zwracać uwagę. Takie aspekty jak właśnie zdrowe odżywianie, takie jak aspekty jak dbanie o higienę psychiczną, takie aspekty jak właśnie sen. To przychodzi, można by powiedzieć, z wiekiem i to definiuje nam swego rodzaju dojrzałość danego osobnika. To samo się dzieje z organizacjami. Mówimy o pewnej dojrzałości procesowej organizacji. Czym jest ta dojrzałość procesowa organizacji? Ona mówi nam, w jaki sposób organizacja podchodzi do procesów, jak je opisuje i jak nimi zarządza. Jeśli robi to w sposób systematyczny, ciągły, wykorzystując wnioski do samodoskonalenia, wtedy mówimy o organizacji dojrzałej. Jeśli nie zwraca uwagi na procesy, jeśli ma świadomość tego, że one są istotne, ale nakleja sobie plaster albo ćwiczy pojedyncze mięśnie, wtedy taka organizacja nie do końca jest dojrzała procesowo. W teorii zarządzania określono kilka różnego rodzajów modeli dojrzałości procesowej organizacji. Pan Grzegorz Gruchman ten swój model oparł na czterech fazach. Fazie zerowej, fazie inicjatyw procesowych, fazie zarządzania procesami, fazie procesowej struktury organizacyjnej w końcu. Pan profesor Nowosielski z Wrocławia przygotował model, czy opracował model, który zawiera 7 poziomów. Od braku świadomości procesowej, przez uświadomienie potrzeby podejścia procesowego, identyfikowanie i dokumentowanie procesów, pomiar i ewidencję efektów procesów, planowanie i kontrolowanie, systematyczne usprawnianie procesów, aż w końcu zarządzanie procesami. Jeszcze inny model przygotowali Rosemann i Bruin, którzy w swoich badaniach powiedzieli, że zarządzanie procesami czy doskonalenie procesów odbywa się poprzez podejście początkowe, poprzez zdefiniowanie procesów, powodowanie, że te procesy będą powtarzalne, zarządzanie nimi, aż w końcu optymalizowanie. Jeszcze inne modele zwracają uwagę na fakt, że po optymalizacji mamy etap benchmarkingu chociażby, czy etap innowacji. Zauważcie Państwo, że do tej pory przedstawione modele charakteryzują się właśnie takimi skokowym czy schodkowym podejściem do dojrzewania organizacji, w jej percepcji myślenia o procesach. Od bardzo początkowych inicjatyw, aż do tych bardzo zaawansowanych, związanych z zarządzaniem procesami i ich rozwojem. Takim modelem, który właśnie w ten sposób opisuje dojrzałość procesową, jest model CMMI, Capability Maturity Model Integration. Model wywodzący się ze środowiska wojskowego, który był na początku wykorzystywany w sektorze informatycznym, teraz szeroko, znacznie szerzej niż tylko w informatyce, stosowany jest do określania dojrzałości procesowej różnych organizacji z różnych sektorów. Ten model składa się z 5 poziomów. Pierwszy poziom to poziom procesów przypadkowych.
Jest to poziom, kiedy ma brak świadomości, że procesy są realizowane w organizacji, nie są one w żaden sposób zidentyfikowane. Działania mają charakter chaotyczny, powtarzalny, ale bez może jakiejś świadomości w tym zakresie. Drugi poziom to poziom powtarzalności procesów. Te działania, które miały taki właśnie chaotyczny proces, zaczynają być grupowane, zaczynają być tworzone pewnego rodzaju powtarzalne schematy, które pozwalają organizacji powiedzieć: OK, my działamy w ten sposób i to odróżnia nas od tego, jak funkcjonujemy w biznesie, w środowisku konkurencyjnym, to odróżnia nas od naszych konkurentów. Poziom trzeci to kiedy mamy już powtarzalne procesy, uświadamiamy sobie, że warto byłoby je w jakiś sposób opisać, żeby na przykład szkolić nowych pracowników, albo aby móc przedstawić mapę dla informatyków, którzy będą tworzyli specyficzne rozwiązania informatyczne dla naszej firmy. Albo móc stworzyć księgę jakości, gdzie właśnie procesy będą opisane na potrzeby uzyskania jakiegoś certyfikatu zarządzania jakością. Jest to trzeci poziom, poziom identyfikacji procesów. Mówimy także o czwartym poziomie, kolejnym jest to proces, są to procesy, czy etap, kiedy procesy są zidentyfikowane, opisane, mierzone, lecz w żaden sposób nie zarządzane. To tak jakbyśmy powiedzieli: no okej, wziąłem się za siebie, zaczynam biegać, mierzę swoje czasy, czasami nawet wrzucam je na Facebooka i mówię: przebiegłem 2, 5, 8 kilometrów z takim czasem. Ale pytanie, co z tymi informacjami? No mogę się tylko pochwalić, tak? Odpowiedź na to, co z tymi informacjami, daje poziom piąty, kiedy mamy zidentyfikowane procesy, te procesy są opisane, są mierzone, ale wiedza na ten temat, co się z nimi dzieje, wykorzystywana jest, żeby je doskonalić. Na tym schemacie Państwo widzicie właśnie to, ten rozwój dojrzałości procesowej organizacji. Od chaotycznych procesów, które są gdzieś nieuporządkowane, poprzez uporządkowanie tych procesów, opisanie ich, w końcu mierzenie, a na samym końcu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wykorzystujemy wiedzę na temat funkcjonowania procesów do ich doskonalenia, do ich zmieniania, tak aby lepiej odpowiadały na potrzeby naszych klientów, aby lepiej odpowiadały na potrzeby naszej organizacji. I ten model, model dojrzałości procesowej organizacji CMMI, został wykorzystywany w kilku powtórzeniach badania, które przeprowadzili badacze z platformy procesowcy.pl. Były to badania, które podsumowują, których celem było określenie poziomu dojrzałości procesowej polskich organizacji. Te badania były prowadzone w dwojaki sposób. Najpierw wystosowano szczegółową ankietę do przedsiębiorstw, a później trochę celem weryfikacji, trochę celem uszczegółowienia przeprowadzano szczegółowe wywiady już w samych organizacjach. Raporty o dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce możecie Państwo ściągnąć ze strony procesowcy.pl. Ja dzisiaj na potrzeby tego wykładu właśnie te badania chciałem Państwu w sposób syntetyczny przedstawić. Tak jak powiedziałem, na potrzeby tych badań wykorzystano właśnie metodologię CMMI, a więc te 5 poziomów, które omówiłem. Celem badania było pozycjonowanie polskich organizacji na szczeblach dojrzałości procesowej. W kolejnych edycjach starano się zobaczyć nie tylko na którym poziomie te organizacje są, ale także jakie zmiany następują w zakresie rozwoju dojrzałości procesowej polskich organizacji, a więc uchwycić swego rodzaju dynamikę. Badania przeprowadzono w latach 2010, 2013, 2015 i 2016. Jak Państwo widzicie na schemacie, który prezentuję, w tym okresie następuje wyraźny spadek
poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego, a więc wyraźny spadek przedsiębiorstw, które deklarują, że są na poziomie pierwszym, drugim i trzecim. Na poziomie pierwszym z 4% do 2% w roku 2010 i 2016. Poziom drugi w 2010 roku to 17%, ale już w 2016 tylko 8%. Poziom trzeci w 2010 29%, w 2016 21%. A więc maleje liczba tych firm, które nie są w pełni świadome swoich procesów, które nie wiedzą, co z nimi zrobić. Natomiast zdecydowanie rośnie liczba i odsetek tych, które w tych latach 2010-2016 doskonalą swoje procesy, wprowadzając je na wyższe poziomy dojrzałości procesowej. Poziom czwarty, kiedy procesy są już zidentyfikowane, opisane i mierzone, to jest w 2010 roku 38%, ale już w 2016 54%. Poziom piąty, kiedy wiedzę na temat procesu wykorzystuje się do ich doskonalenia, w 2010 roku 12%, a w 2016 już 15%. Oczywiście taka tendencja, taki trend bardzo cieszy i można powiedzieć, no fajnie, dobrze, że te polskie firmy się w ten sposób rozwijają. Chciałem zauważyć, że nie możemy bardzo generalizować na podstawie tego badania. W dużej mierze wnioski odnoszą się do próby badawczej. Z moich doświadczeń, z moich obserwacji wynika, że ta próba badawcza może być w pewien sposób ekstrapolowana także do sytuacji szerszej i można ją rozpatrywać w kontekście całej Polski. Ale te wyniki, które Państwu zaprezentowałem, są to wyniki, które dotyczą, czy pozyskane są z ankiety badawczej, więc z pierwszego narzędzia. Drugie narzędzie, to narzędzie weryfikujące, już pokazuje troszeczkę inną sytuację. Popatrzcie Państwo na weryfikację. Poziom pierwszy, w 2016 roku 2%, spadek z 4% w porównaniu z 2010 roku, ale kiedy badacze poszli do firmy, kiedy porozmawiali z pracownikami, kiedy porozmawiali z menadżerami, kiedy obserwowali to, co faktycznie się w tej firmie dzieje, to się okazuje, że nie mamy do czynienia ze spadkiem, a mamy do czynienia ze wzrostem niestety udziału przedsiębiorstw, które są na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej. Z 4 wzrosło do 6. Ten sam wzrost obserwujemy w przypadku drugiego poziomu. W 2010 roku 17%. Cieszyliśmy się, że bardziej niż połowę firm podniosło swoją dojrzałość procesową i tylko 8% deklarowało, że są na drugim poziomie w 2016 roku. Ale kiedy przebadało się te firmy gruntownie, kiedy się urealniło to, co się w tych firmach rzeczywiście dzieje, okazuje się, że jest 25%. Podobna sytuacja z trzecim poziomiem, 2010 rok 29%, a urealniony 2016 aż 37%. Niestety odwrotną sytuację niż było to na początku obserwujemy także w przypadku wyższych poziomów czwartego i piątego. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy w wyniku ankiety mogliśmy odnotować, że rośnie liczba firm, które wchodzą na wyższe poziomy dojrzałości procesowej. Wyniki urealnionego badania pokazują, że niestety ta liczba czy odsetek przedsiębiorstw spada i możemy mówić o tym, że w 2010 roku 38% było na czwartym poziomie, urealniony 2016 rok ten odsetek to 28%. W 2010 12% firm deklarowało i uważało, że są na piątym poziomie dojrzałości procesowej, a w 2016 roku badacze powiedzieli, będąc w tych firmach, że tylko 4% można zakwalifikować do tego, że są na
tym piątym poziomie dojrzałości procesowej. Powstaje pytanie, z czego to się bierze? Dlaczego deklaracje od realnych wartości są tak różne? Odpowiedzią na to pytanie jest slajd, który teraz Państwu wyświetlam. Ocena dojrzałości procesowej w odniesieniu hierarchicznym. Popatrzcie Państwo na ten rysunek. Zapytano dwie grupy pracowników o tą samą rzecz, jak oceniają poziom dojrzałości procesowej ich organizacji. Te grupy były jednakowo liczne, liczyły około 100 osób, niewiele ponad 100 osób. Jedną z nich byli menadżerowie wyższego szczebla, to byli dyrektorzy, były osoby zarządzające całymi firmami. Drugą stanowili menadżerowie niższego szczebla i szeregowi pracownicy, a więc ci, którzy de facto te procesy wykonują, a nie zarządzają nimi. Co powiedzieli menadżerowie wyższego i średniego szczebla? Powiedzieli, że według nich ich firmy nie są w żadnym wypadku na poziomie pierwszym dojrzałości procesowej. Nie są także w żadnym wypadku na drugim poziomie dojrzałości procesowej. 1% z menadżerów deklaruje, że no może te ich firmy są na trzecim poziomie dojrzałości procesowej. 70% mówi, no myśmy osiągnęli już czwarty poziom, więc jesteśmy w miarę dojrzali, mierzymy nasze procesy, a prawie 30% mówi, my nawet wykorzystujemy tą wiedzę do tego, żeby doskonalić nasze firmy. Troszeczkę inaczej na tą sytuację patrzą ci, którzy realnie działają w tych procesach, którzy wykonują konkretne działania. Na poziomie pierwszym menadżerowie niższego szczebla i pracownicy szeregowi powiedzieli, że jest 4% badanych firm. Na poziomie drugim aż 14%, na poziomie trzecim 37%, a na poziomie czwartym 41%. Tylko 4% menadżerów niższego i średniego, niższego szczebla i pracowników szeregowych powiedziało, że ich firmy są na piątym poziomie dojrzałości procesowej. Skąd się bierze ten dysonans? Skąd się bierze ta dysproporcja w percepcji procesów? Ano właśnie z tego, że jedni działają w procesach, są po części ich właścicielami, może nieformalnymi, ale wiedzą najwięcej, co się w nich dzieje. A inni mają iluzoryczne wyobrażenie określone procedurami, które sami stworzyli, nie widząc, co się dzieje de facto w tym procesie. Wyobrażają sobie, że kiedy zbiorą określoną ilość danych, które przeanalizują w postaci różnego rodzaju mierników i wskaźników, omówią jako pewne analizy strategiczne, to te procesy będą działały lepiej. Zapominają o tym kluczowym czynniku, o którym mówiłem na samym początku, mianowicie o uwłaszczeniu. Że kluczem do sprawności funkcjonowania procesów jest to, że hierarchia inaczej się przedstawia, że ten, kto działa w ramach w procesu, który ten, kto go realizuje, powinien także za niego odpowiadać i móc go zmieniać, nie przechodząc wszystkich szczebli organizacyjnych, żeby móc podjąć jedną konkretną decyzję, która czasami wymaga tego, aby była podjęta szybko i sprawnie. A więc to rozwarstwienie w wynikach wynika właśnie z tego, że czym innym jest praktyka funkcjonowania procesów, a czym innym jest zarządzanie nimi gdzieś z daleka. Ten punkt ciężkości przesunięty niestety w kierunku struktury funkcjonalnej skutkuje tym, że procesy działają niekoniecznie w sposób dojrzały. A to właścicielstwo procesów, drodzy Państwo, jest kluczowe. To nie prezes, dyrektor jest właścicielem procesu, ale osoba, która w nim funkcjonuje, osoba, która nim zarządza, osoba, która wie, jakie problemy są z poszczególnymi etapami danego procesu. Dlaczego tak duże rozwarstwienie było? Na to pytanie odpowiada także
wykres czy tabela, którą Państwu teraz prezentuję. Właścicielstwo procesu w odniesieniu do świadomego właścicielstwa. Badacze zadali pytanie, czy właściciele procesów w organizacji mają rzeczywisty wpływ na kształt swoich procesów, także w ramach komórek organizacyjnych, w których funkcjonują. Co się okazało? 63% pracowników odpowiada, ja muszę robić to, co mi każą, ja nie mam rzeczywistego wpływu na proces, w którym funkcjonuję. Czy właściciele procesów monitorują realizację swoich procesów? Prawie połowa mówi, że nie. Nie monitoruje tych swoich procesów, a więc one się dzieją, są może jakoś tam opisane, ale się dzieją i ja nie wiem, jak się dzieją. Mam tylko taką ogólną wiedzę. Proszę zwrócić uwagę na kolejne pytanie. Czy właściciele procesów są rozliczani z realizacji celów? W 73% nie są rozliczani. A więc pracują nie wiedząc po co, bo i tak w żaden sposób nie są rozliczani z tego, co wykonują. Czy właściciele procesów są otwarci na wprowadzanie zmian? Skoro nie jestem rozliczany, to po co ja będę starał się zmieniać te procesy? 63% odpowiada nie. Ja nie mam ochoty, nie jestem zainteresowany wprowadzaniem zmian. Ponad połowa właścicieli procesów nie ma też środków na to, żeby te procesy zmieniać. A więc jak mogą podnosić tą dojrzałość procesowej, kiedy nie są rozliczani, nie są zainteresowani, nie mają rzeczywistego wpływu. Działają trochę jak roboty, które mają do wykonania pracę, ale do końca nie wiedzą po co, dlaczego i jak mają ją wykonywać. A jak się przekłada dojrzałość procesowa na efekt? Może nawet nie na efekt, a na rezultat funkcjonowania organizacji. Patrzcie Państwo na ten slajd. Odsetek organizacji na danym poziomie dojrzałości procesowej, która deklaruje, że ma zdecydowanie zadowolonych klientów. Mamy sytuację taką, że im niższy poziom, ten odsetek zadowolonych klientów mniejszy, a im wyższy, to zdecydowanie bardziej klienci są zadowoleni. Na pierwszym poziomie to 20%, na drugim poziomie 38%, na trzecim połowa, na czwartym troszkę więcej niż połowa, a na piątym jest to prawie 3/4, 71% klientów zdecydowanie zadowolonych z funkcjonowania organizacji. Dlaczego? Dlatego, że ten właściciel procesu, który ma realny wpływ na jego zmiany, który jest w stanie bez potrzeby uzyskiwania 5 pieczątek i 5 pozwoleń zmienić ten proces na potrzeby właśnie klienta, sprawia, że klient jest zadowolony, wraca i mówi innym o tym, że ta firma sprawnie, skutecznie realizuje potrzeby, które ten klient deklaruje. A więc ta dojrzałość procesowa organizacji jest niezwykle ważna do tego, żeby budować pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. W jednym z raportów procesowców.pl przedstawione są opinie kilku menadżerów. Ja z tych opinii wybrałem 3. Była pani prezes zarządu PGNiG-u powiedziała, że jednym z priorytetów na najbliższe lata dla polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa jest wdrożenie procesowego podejścia do zarządzania organizacją. Więc pani prezes miała świadomość tego, że to podejście procesowe przynosi realne, konkretne wzwyżki, że jest potrzebne. Obecnie duża część procesów jest zmapowana i udokumentowana, więc trzeci poziom dojrzałości procesowej. Procesy zazwyczaj były opisane na potrzeby projektów informatycznych. Chcemy zrobić następny krok. W następnym czasie będziemy pracowali nad tym, aby zidentyfikowane procesy opomiarować i wdrożyć usystematyzowane mechanizmy raportowania mierników. Jestem przekonana, że poprzez usprawnienie procesu zwiększymy naszą efektywność. Zobaczcie Państwo, nie ma tutaj mowy nic o właścicielach procesów. My opomiarujemy, stworzymy
rozbudowane systemy wyciągania informacji o procesie. Tego rodzaju sztuka dla sztuki, żeby stworzyć dużą książkę czy podkaźny zasób komputerowy, ale nie wiedząc po co, dlaczego te procesy będą doskonalone. Pan Konrad Frydrych z byłego już Polkomtela powiedział, że w Polkomtelu zarządzanie procesowe miało swój początek w obszarze obsługi klienta oraz było powiązane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Zarządzanie procesami w skali firmy polega na zapewnieniu, aby każdy proces posiadał właściciela, wsparciu właściciela przy dokumentowaniu procesów i ich nadzorowaniu oraz inicjowaniu działań optymalizacyjnych. Zauważcie Państwo, jak inne podejście PGNiG, narzędzie, tworzymy pewne rozwiązanie, a tutaj włączamy ludzi, którzy to będą mapowali procesy, będą za nie odpowiadali, w końcu będą je doskonalili. I w końcu pani kierownik zarządzania procesami w Telekomunikacji Polskiej powiedziała tak. Poziom dojrzałości procesowej w naszej organizacji jest zróżnicowany i zależy od lidera danego obszaru. Procesy posiadające silnych właścicieli, którzy utożsamiają się z koncepcją Business Process Management, są zarządzane przez bieżącą weryfikację poziomu wskaźników. Cykliczne przeglądy procesów pozwalają ocenić poziom realizacji celów, zidentyfikować pojawiające się problemy oraz zaadresować je w organizacji. Celem wdrożenia zarządzania procesowego było przede wszystkim poprawienie efektywności oraz zwiększenie satysfakcji klientów. Zauważcie Państwo, z jednej strony właściciele procesów, z drugiej strony mierzenie tych procesów, ale z trzeciej wykorzystywanie tej wiedzy do doskonalenia, tak aby osiągnąć zamierzony cel, jakim jest podniesienie efektywności oraz zwiększenie satysfakcji klienta, a więc można powiedzieć, że przynajmniej deklaracyjnie to właśnie ta firma weszła na ten piąty poziom dojrzałości procesowej. Jak Państwo wiecie z badań procesowców, te deklaracje nie zawsze przekładają się na realia, które w firmach funkcjonują. Nie zawsze także przekładają się na wyniki finansowe. Pan profesor Peter Kean zidentyfikował zjawisko, które nazwano od jego nazwiska paradoksem Keana. Zjawisko to mówi o tym, że doskonaląc procesy nie poprawiamy wyników ekonomicznych. Możemy bardzo ładnie zorganizować naszą firmę, zmapować procesy, mierzyć je, spowodować, że będziemy odpowiadali na każde, nawet najmniejsze potrzeby naszych klientów, ale w efekcie nie będziemy w żaden sposób zarabiali pieniędzy na tym. W czasach, kiedy ja studiowałem, wielu z moich kolegów pracowało dla rodzącej się branży transportowej dostaw do domu, takich drobnicowych dostaw do domu. I była taka sytuacja, że mój kolega przychodził po ciężkim dniu pracy i mówił, że no nie widzi sensu w pracy, którą wykonuje, dlatego że jechał do klientów nawet przez pół Warszawy, zawożąc im 3 kajzerki, 2 serki i jakąś maślankę. No, w żaden sposób nie kalkulowało się to ekonomicznie. Klienci owszem byli zadowoleni. Wszystkie wskaźniki zadowolenia i wskaźniki realizacji procesu były jak najbardziej na najwyższych poziomach. No ale firma po krótkim czasie zbankrutowała, no bo nie była w stanie w sposób ekonomiczny funkcjonować. To właśnie powiedział Kean. Kiedy myślisz o zadowoleniu swoich klientów, musisz mieć w tyle głowy także to, że te procesy mają charakter biznesowy, muszą przynosić zyski. Niejednokrotnie koszt reorganizacji i koszt realizacji procesów musi stanowić tę różnicę, stanowić ten punkt odniesienia, który będzie decydował o tym, czy proces będziesz zmieniał, czy nie. Dlatego mówi się o tym, że powiązanie procesów
powinno mieć charakter systemowy i powinno być silnie powiązane ze strategią przedsiębiorstwa. To dlatego w zarządzaniu strategicznym mówimy o zrównoważonej karcie wyników, gdzie jednym z czterech obszarów poza finansami, poza zadowoleniem klienta jest proces, jest obszar procesów, w szczególności procesów wewnętrznych, bo one dopiero łącznie z tym łącznie z finansami i łącznie z zadowoleniem klienta pozwalają na tworzenie przewagi konkurencyjnej, strategicznej przewagi konkurencyjnej na rynku. Ja w swoich badaniach analizowałem małe i średnie przedsiębiorstwa i patrzyłem, jak te przedsiębiorstwa doskonalą swoje procesy, jak rozwijają ich dojrzałość w odniesieniu do procesów głównych i procesów pomocniczych. Procesy główne, czyli podstawowe, to te procesy, które są związane bezpośrednio z klientem. Natomiast te procesy, które pomagają, wspierają ten obszar obsługi klienta czy budowania zadowolenia klienta, nazywa się procesami pomocniczymi. A więc do procesów głównych zaliczamy tworzenie strategii. Mówimy o produkcji i wyrobów i usług, mówimy o dostawie, mówimy o marketingu i sprzedaży, mówimy w końcu o obsłudze klienta. Natomiast procesy pomocnicze to zarządzanie jakością, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami informatycznymi czy zasobami ludzkimi. Jak Państwo zobaczycie na slajdzie, który pokazuje wyniki badań znowu od 2010 roku do 2015 roku, większość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce rozwija w dużej mierze procesy pomocnicze, podnosząc je na wyższe poziomy dojrzałości procesowej. A więc to będą procesy związane z systemami IT, bo wdraża nowe systemy IT. A więc będą to procesy związane z finansami, bo musi zarządzać finansami, a więc to będą procesy związane z relacjami zewnętrznymi, z dostawcami czy z odbiorcami, kooperantami. Natomiast takie działania jak tworzenie strategii i monitorowanie i rozwój, takie działania jak obsługa klienta, takie działania w końcu jak marketing i sprzedaż są na drugim lub trzecim poziomie dojrzałości procesowej, a więc zdecydowanie niższym niż procesów pomocniczych. Nie sprzyja to dobremu rozwojowi organizacji, bo można by powiedzieć, że te organizacje ćwiczą jeden mięsień tutaj, jeden mięsień gdzieś na nodze, a całe ciało jest pozostawione bez odpowiedniego doskonalenia, nie jest rozwijane równomiernie. No, powstaje swego rodzaju hybryda, której funkcjonowanie nie jest skuteczne, nie sprzyja temu, żeby ta organizacja w dłuższej perspektywie czasu rozwijała się lepiej i budowała swoją przewagę konkurencyjną. Pan profesor Michael Hammer w 2007 roku na łamach Harvard Business Review powiedział, że należy gospodarować procesami. Powiedział, że niewielu członków wyższej kadry zarządzającej kwestionuje tezę, że przeprojektowywanie procesów biznesowych może przynieść wyjątkową poprawę w zakresie kosztów, jakości, szybkości działania, rentowności. A jednak pomimo dobrych intencji i kosztownych inwestycji, wiele takich prób kończy się niepowodzeniem. Ponieważ kierownictwo nie potrafi określić, co dokładnie należy zmienić, w jakim stopniu i w którym momencie. W rezultacie wiele organizacji, podejmując próbę transformacji procesów biznesowych, odnotowuje co najwyżej niewielkie postępy. Drodzy Państwo, uważam, że rozwijać procesy biznesowe, podnosić ich dojrzałość procesową należy równomiernie, harmonijnie w odniesieniu do wszystkich aspektów organizacji, dążąc do tego, aby na każdym kroku, w każdym procesie był świadomy właściciel, który może działać, a jednocześnie należy te procesy powiązać ze strategią przedsiębiorstwa. Dziękuję Państwu za uwagę.